A, dzień dobry, siemanko wszystkim. Dzisiaj jest wspaniały dzień i mam nadzieję, że wy też będziecie mieli wspaniały dzień. Dla mnie jest bardzo wyjątkowy. Dzisiaj jest 1 listopada i dzisiaj się stanie, jak dla mnie, historyczny moment. Zmiana totalna w moim życiu i nowa ścieżka życia. A co się takiego stanie, to zaraz się przekonamy. Jedziemy właśnie na miejsce, żeby wam pokazać, co się będzie teraz działo przez najbliższe, a ja mam nadzieję, parę lat. Dobra, widzimy się za momencik. No i dobra, i dojechaliśmy na miejsce, a tutaj niedługo wam pokażę to, co jest za mną. Widać moje odbicie. Cała ta miejscóweczka, szyld, jeszcze stary. Tu powstanie już niedługo polska kawiarnia. Ale kawiarnia, piekarnia. Właśnie w tym miejscu tutaj będzie. Dzisiaj jesteśmy tutaj, by podpisać kontrakt. Siemanko, widać mnie w odbiciu. No, raz wyjdziemy. Mamy jeszcze 15 minut do tego, żeby przyszedł właścicielka z maklerką, żeby podpisać kontrakt. I od jutra pewnie zaczynamy sprzątanie, remont i wszystkie papierkowe sprawy. Dlatego jest to dla mnie bardzo ważny moment w życiu. Pomysł rodził się około ponad roku czasu, żeby otworzyć taką ala piekarnię, kawiarnię. I po ponad roku czasu powoli stanie się rzeczywistością. Super, jestem naprawdę trochę zestresowany, trochę nerwy przed czymś nowym. Zobaczymy, jak to nam pójdzie, ale dobra. To na razie, zaraz wejdziemy do środka, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Idziemy do biura maklerskiego, które tu się znajduje niedaleko za mną. Dobra. No i dobra, jesteśmy w biurze maklerskim. Właśnie czekamy na właścicielkę tego lokalu i czekamy na poprzedniego, jak to powiedzieć, no poprzedni człowiek, który wynajmował ten lokal, bo musimy zapłacić dla poprzednika, dla niego jakieś taką kaucję za to, że on tam wyremontował, design zrobił, nie wiem, jak to nazwać po polsku, ale jemu się to należy. I potem przychodzi właścicielka i podpisujemy z właścicielkiem. On musi też zrezygnować ze starego kontraktu, żebyśmy mogli wziąć ten nowy kontrakt. Coś takiego w ogóle. Tak, chyba tak. On musi też zrezygnować i wziąć opłatę za to, że wyremontował ten lokal wcześniej. My wtedy będziemy mogli w stanie podpisać nowy kontrakt z właścicielką. No, tak wygląda biuro. Tutaj mamy mapę całego miejsca i tu mamy mapę naszego osiedla. I nasze miejsce będzie tutaj, numer 1. Przy rzece, to całe nasze takie osiedle, które tutaj się będzie znajdować. I tak to mniej więcej wygląda jak teraz. Na razie idzie sprawnie, pozytywnie. Nie czuć dreszczyk emocji, coś nowego się w życiu dzieje, ale no super. Dobra, zaraz podpisujemy, idziemy w nasze nowe miejsce. O, no i dobra, i się udało. Zajęło to ponad godzinę czasu, spisanie tych wszystkich kontraktów, podpisanie. Lokal jest nasz, teraz do wynajęcia. Zaraz zobaczymy, jak wygląda w środku. Miejmy nadzieję, że knajpa powstanie szybko i sprawnie. O, muszę zdjąć maskę, jestem teraz u siebie. Rozpracowujemy klimatyzację.
Roboty trochę jest, jak widać. Wszystko zajechane trochę bardzo, że tak powiem. No ale nic. Wszystko jest podłączone, to jest też dobre. Dużo rzeczy do wyrzucenia w ogóle będzie. Ale też ważne, że nie musimy podłączać hydrauliki, wentylacji. Nie musimy robić sufitów, ścian i wiele innych rzeczy. Podłogi nie musimy kłaść. Także spoko. Zobaczymy, czy uda nam się rozkręcić biznes. Fajnie, fajnie. Cieszę się na maksa. Od pomysłu do realizacji zajęło ponad rok czasu. Ale to jest dopiero połowa sukcesu. Teraz czeka drugie pół, trochę trudniejsze, ale będzie dobrze. Cieszę się, że powstanie ala polska knajpka, kawiarnia, piekarnia w Korei. Mam nadzieję, że nie pierwsza i nie ostatnia, że to jest początek wielkiej restauracji, która zdobędzie sławę i chwałę w Korei i będzie dobrze. Dobrze, to na tyle. To na razie tylko spisaliśmy tylko kontrakt, zobaczyliśmy jak to wygląda. Dzisiaj nie zrobimy nic. Dzisiaj musimy jechać do szpitala, zrobić badania, czy się w ogóle nadajemy prowadzić biznes gastronomiczny. No, dobra. O, no i dobra. Tak naprawdę dzisiaj powoli dzień dobiega końca. Będzie naraz jakieś mało sprzątanko. Byliśmy w centrum zdrowia, w ośrodku zdrowia. Zrobiliśmy badania, zrobili nam prześwietlenie płuc i musieliśmy dać próbkę swojego kału. I za tydzień będą wyniki i nam powiedzą, czy możemy otworzyć lokal z jedzeniem, czy też nie. A na razie, czekając na wyniki i w ogóle na wiele innych jeszcze papierkowych sprawek, jakich musimy porobić, zabieramy się do czyszczenia, sprzątania miejsca. No, co zrobić? Będzie co robić. No to tyle. Nie wiecie, tak ten play. Nie wiecie, tak wygląda to miejsce. Jeszcze raz wam pokażę. I za tydzień pewnie coś nagram, żeby zobaczyć, jak postępują zmiany. Tak to mniej więcej wygląda. To do wyrzucenia lodóweczka, to wszystko do czyszczenia, tu półeczki. Wygląda to troszkę strasznie jak na razie, ale coś tu będzie. I tu mamy też swój przedsionek, to jest też miejsce dla nas. Ten ogródek musimy jakoś zagospodarować, tu miejsce parkingowe jest nasze. Tu mamy taką przedsionek, to wszystko musimy zorganizować, zrobić. I wejście też mamy z tej strony. Tutaj. Tak to się mniej więcej prezentuje. No. I dobra. I tak to mniej więcej wygląda z grubsza. Całkiem zajechane miejsce, ale spoko, ale jest własne. Zobaczymy jak to dalej pójdzie. Dobra. Narka. Musiałem to udokumentować. Bo to jest dla mnie historyczna chwila. Będzie się działo teraz. Życie nabierze kolorów. Elo.